przyjechaliśmy do Saltwell Park, bo szkoły z okolicy mają bieganie dzisiaj. I zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest normalnie cały festyn. Tam pełno dzieci tutaj biegają. Mamy tam metę. I masę dzieci. Sobie myślę, a pewnie tak podjedziemy odwiedzić. Ale ja nie miałam świadomości, że tu tyle ludzi w ogóle będzie. W zeszłym roku to takie jakieś cichsze było, nie? Ty nawet nie wiedziałeś, że oni coś takiego mieli. A tu się okazuje, że to taka duża impreza. No, idziemy szukać Amadeusza. Znaleźliśmy dzieci, znaleźliśmy nasze dzieci. W sensie, że się trochę schowam, bo idą tam dzieciaki, a nie chcę dzieci nagrywać. No i teraz dzieciaki już skończyły swoje biegi. My przyszliśmy akurat jak siedzieli i nagrywam. No chowam się w krzakach, żeby dzieciaków nie nagrywać. Głupi. My akurat podeszliśmy do nich jak jedli lunch. I w ogóle wszyscy jedli lunch. Chwilę tam sobie pobiegali po tej trawie. Gdzieś tam Amadeusza zawołaliśmy. Inne dzieci wołały Amadeusza, że twoje rodzice, bo to tak zawsze wygląda. On zawsze, zawsze, zawsze któryś przystrzeli. Zawsze Ami, twoje rodzice, gdzie tylko nie. No i zjedli ten lunch i oni tutaj teraz zostają w parku. Niektóre szkoły sobie pojechały z powrotem. Dzieciaki z naszej szkoły tutaj zostają, podzielą się na jakieś tam podgrupy i jedni pójdą na spacer, pozwiedzać park, inni sobie tam posiedzą, pobiegają i tak dalej. To zależy, co kto będzie chciał robić. Z tego, co pani mówiła i zrozumiałam. No a my sobie teraz chodzimy po prostu po tym parku. No i dzieci wracają tak naprawdę tak, żeby zdążyć wrócić do szkoły przed home time, czyli kiedy trzeba dzieci odbierać i tak to wygląda. No a my tu sobie trochę połazimy, no i jakoś sobie ten czas zorganizujemy. No, mówiłam wam, że... A to wam powiem kiedy indziej, dobra. Ja tu idę i normalnie patrzę, a ten paw tak wysoko stoi i tak aż mnie cofło i tak... Jezus Maria, co on? Nie? Takiego, poczekaj, tak zrobimy. O. Przestań wydrażnić. Czekaj. I mamy pawia. Dobra, to irokeza. Pokaż tego irokeza. Pokaż irokeza. On też ma zresztą. No on też ma zresztą, no ma. Dawaj, jak będzie góry jej, bobek. Co za tym znowu mu bobkuje? Dawaj, jak będzie góry jej, bobek. To jest paw, a nie bubek. A tamten? Kurczak? Tam u góry na tym zamku? Jaki kurczak? Są świnki morskie tam biegają. A to se coś marudzi tam pod nosem, ta papuga. Tam jest aro taki. A ta aro ma otwarte, ale nie wychodzi. Stoi sobie tam u siebie. Nie ma widocznie ochoty. Zaraz się zacznie odpowiadać jak ostatnio. Siema. Siema. Ty gwizdałeś coś do niej wtedy. Nie bardzo jej się chyba dzisiaj z kimś chce gadać. Jejku, co ona dzisiaj taka cichutka? Ty tak wtedy robiłeś, tak. I ona też tak wtedy robiła. O!
Ona nie ma dzisiaj ochoty z nikim gadać, nie ma humoru, zobaczcie. No, a może jest chora, wiesz? Siema, a kuku? No, ona jest dzisiaj nieswoja, przecież ostatnio była taka rozgadana, że aż... No, chodź, dajmy jej spokój. Ona chce spokoju. No, dobry wieczór, dobry wieczór. Jesteśmy już wszyscy w domu, jest godzina 20:10. Tak, Krzysiek włożył baterię do tego, do zegarka. Pewnie zauważyliście, że ja bo ja zawsze patrzę, jak mówię do Was z tej pozycji, ja się zawsze gapię na ten zegarek. Nieważne o czym gadam, ja się zawsze gapię. Ale tak, teraz się gapię, bo można się gapić, ponieważ Krzysiek włożył w końcu baterię do tego zegarka. I jest godzina 20:10. A mi padł. Tym on się jeszcze zajmuje sobą. On ma dzisiaj dużo energii, więc prawdopodobnie jeszcze trochę poszaleje. I chcę Wam coś pokazać, bo wczoraj... Ja Wam powiem, bo u nas co jakiś czas w szkole jest taka wydawka, jak to nazwać? Po prostu supermarkety, które mają jakieś tam nadwyżki, za dużo jakiegoś jedzenia czy coś. Chyba, nie wiem, czy tylko w naszej szkole. Podejrzewam, że nie, ale właśnie takie rzeczy trafiają, no, między innymi pod naszą szkołę. I rodzice przychodzą po dzieci i mogą sobie coś tam zabrać, bo tak. W ramach takiego niemarnowania i czasami coś tam fajnego się trafi. Słuchajcie, wczoraj jak wiecie, ja byłam dużo wcześniej przy szkole, ale sobie spacerowałam się, Wam nagrywałam i akurat zaraz poszłam po nich, ale pod szkołą trochę z nimi byłam, bo temu kurtkę ściągnąć, temu to, temu tamto, no wiecie. I w rezultacie wyszło tak, że byliśmy jednymi z ostatnich, którzy opuścili teren szkoły. I jak opuszczałam teren szkoły, to spojrzałam, a faktycznie była ta wystawka, a tam już nic nie było, były już puste kosze, ale widzę, coś tam jeszcze stoi, a zobaczę, co jest, nie? No bo ostatnio wziąłam jakiś makaron fajny, no tak jak mówię, czasami się coś trafia. Dzisiaj akurat był chleb, więc wzięłam chleb, bo akurat nie byliśmy dzisiaj na zakupach, akurat chleb się skończył, wszystko w domu jest, akurat chleb się skończył i patrzę, ja akurat, wiecie, bochenek chleba po prostu, nie? No i dobra. Ja już powiem, co Wam chcę pokazać. Zobaczcie, było pusto, wszyscy już wszystko pobrali, nie? Co tam było do wzięcia ciekawsze? A ja patrzę, a tam cztery takie smutne butelki. Zobaczcie, co tu jest napisane. Tu jest napisane Styrian Pumpkin Seed Oil. To znaczy, że to jest olej z pestek dyni. Do tego tu jest napisane, że nie można go podgrzewać, gotować. Dokładnie jest napisane... Not suitable, nie umiem tego jeszcze wyrazu wymawiać, for cooking, czyli nie nadaje się do gotowania. Czyli jeżeli nie nadaje się do gotowania, jest z pierwszego tłoczenia na zimno tłoczony, tak jak na przykład, no wiecie, tam... no jest to olej, no, tej takiej pierwszej jakości, olej z Lidla. I wiecie co? I on jest dobry na pasożyty, na uzupełnianie witamin, bardzo dużo fajnych właściwości ma. Ja postanowiłam przeciwpasożytniczo go potraktować, to znaczy należy taki olej łyżeczkę na czczo sobie spożyć, jedną łyżeczkę i jedną łyżeczkę pół godziny przed kolacją i tak przynajmniej 2 tygodnie stosować, no i już taki olej z pestek dyni już jest stosowany od naprawdę, wiecie, bardzo dawna, prozdrowotnie. On, wiecie, jak smakuje? Ja, jejku, pamiętając różne przeboje z olejami lnianymi i różnymi innymi, słuchajcie, spodziewałam się, że będę musiała pozatykać wszystkie nosy,
wszystkie nosy, które mam, i po prostu to przełknąć, nie? Ale okazuje się, bo ja tak tą pierwszą łyżeczkę ją faktycznie przełknęłam na bezdechu, no i jak poczułam posmak, normalnie smakuje jak jak choćby słonecznik po prostu, tylko bardziej skoncentrowany. Czyli no pestka dyni smakuje podobnie, czyli po prostu jest w smaku, jeśli chodzi o te różne oleje, jest naprawdę dobry. To jest drugi olej, który mi w ogóle w życiu smakuje. Wiecie, jaki jest pierwszy? Oliwa z oliwek. Cała reszta oleju mi nie smakuje, lnianego nienawidzę, ale zdarza mi się stosować. Z czarnuszki też nie za smaczny jest, no ale wiecie, to jest dla zdrowia. I ja wzięłam takie dwie butelki, dwie tam zostawiłam. No, wzięłam sobie dwie takie buteleczki, trzymam w lodówce. A czy ten otwarty trzymam w lodówce, ten drugi chyba. Nie wiem, czy też go do lodówki nie włożyłam. No. No i tak oto mam olej lniany. Mam olej z pestek dyni. Naprawdę, słuchajcie, takie oleje na zimno tłoczone naprawdę mają bardzo dużo właściwości. Ten ma omega 6, 3, uzupełnia, znaczy ma w sobie witaminy A, B, tam był potas. Już nie pamiętam reszty, ale było trochę tych wartości odżywczych, więc myślę, że warto. No i tak jak mówię, chciałam się z Wami podzielić tą opowieścią na temat tego, jak szkoła wystawia jedzenie. Naprawdę warto korzystać z takich sytuacji. Tak jak mówię, dzisiaj nie mieliśmy chleba, bo nikt nie kupił, więc nie trzeba było później iść chociażby do Morrisona po chleb, bo już po prostu mieliśmy chleb i tyle. No, ja jestem zwolenniczką takich akcji, bo sama jak mam, to się dzielę i tak dalej, i tak dalej. I też jak ktoś się dzieli, to też korzystam. I to tak, wiecie, ta energia, to dobro, to wszystko tak sobie fajnie płynie. Nic, miałam dzisiaj już nie jeść kolacji, ale wiecie co, ja ostatni posiłek jadłam o godzinie 15, czyli zaraz przed wyjściem po dzieci. I nie czułam się głodna po przyjściu, oni coś tam sobie jedli, ale coś poczułam głód i sobie myślę, dobra, jutro o 8 bym musiała zjeść śniadanie, a ja jutro o 8 będę w Morrisonie na kiermaszu, więc, a wcześniej bym nie mogła zjeść, nie? No, a kiermaszu nie zaczynam od jedzenia zazwyczaj. No już się czułam, tak jak mówię, już się czułam głodna, poczułam ten głodek, bo przez długi czas nie czułam głodu, ale teraz pod wieczór tak już poczułam ten głód. No i znowu się gapię na zegarek, bo mówię o porze dnia. No. I stwierdziłam, a dobra, zjem sobie teraz kolację, napiję się jeszcze tego właśnie oleju. I tak wzięłam sobie, wypiłam łyżeczkę pół godziny temu, już ponad. I będę jadła kolacyjkę. No i mój pierwszy posiłek jutro będzie przypadał na godzinę 12, czyli też akurat tak około 12 ruch się zmniejsza, bo jest to pora lunchu, więc ludzie mniej chodzą po sklepie około godziny 12, to już wiem z doświadczenia, więc akurat sobie tam skoczę sobie w Morrisonie do Morrisona i sobie coś tam pewnie kupię i sobie zjem. To ten mój pierwszy posiłek. No i tak to będzie. Się rozgadałam o oleju i wystawce i Morrisonie na 8 minut. A co? Cześć, witam się z Wami rano. Znaczy, no już nie tak rano, bo witam się z Wami o 10:09 z Morrisona naszego, z kiermaszu. Wiecie co, wysłałam Krzyśka, ja tak wstałam o 7:30, poszłam wziąć prysznic, wysłałam Krzyśka, poprosiłam go, żeby przyniósł mi stół, żeby po prostu z dziećmi nie trzeba było iść, ja się po prostu szykowałam, dzieci były ze mną w domu, a Krzysiek szybko, właściwie z Amadeuszka sobie wziął do sklepu, bo przyniósł ten stół tutaj, to było około 8, tak, to było 8 i jeszcze wskoczyli po parę zakupów tam na górę do Morrisona. I przychodzi do domu z tym Amadeuszem i mówi, ty, ale tam się nic nie dzieje, tam nie ma żadnych wystawców, nic się nie dzieje, ty się zorientuj, czy dzisiaj na pewno jest kiermasz. Patrzę w kalendarz, no ostatnia sobota miesiąca. Pani też przecież przyjęła ode mnie płatność w informacji tam na górze.
Wszystko okej, teoretycznie, nie? A do tego jeszcze nie byłam pewna, czy ja tu powinnam przyjść na 8 czy na 9, bo już nie pamiętałam. Coś mi się ubzdrało, że ja się tutaj z Patrycją za pierwszym razem, jak tu przyszłyśmy, ja się z nią umawiałam na 8, a się okazuje, że faktycznie o 9 tu zawsze przychodzę, więc ja nie wiem, coś mi się wszystko pomieszało. No i faktycznie przyszłam tutaj o 9, już z dwóch, trzech wystawców było, no i już się zaczynało to robić. Musiałam spauzować, bo mi tutaj pani przyszła i się przestraszyła, że nie chciała mi przeszkodzić w nagrywaniu. Ja mówię, że spokojnie, spokojnie, można oglądać. No. I dlatego dałam pauzę, ale już jestem. No i wiecie, no i... Nie? Tańc? A teraz jeszcze drugi raz spotkałam sąsiada i jeszcze po raz kolejny mówił, że fajne rzeczy mam. No, no i się, wiecie, rozłożyłam. Jestem dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj nas tak malutko. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu wystawców. A zazwyczaj to cały pasaż był. No, a teraz jest tak mało. Zobaczcie, wam pokażę. A ja się rozłożyłam w ten sposób. Zobaczcie, tutaj się rozłożyłam na stole. Ja tam z tyłu dzisiaj nie stoję, tylko ja sobie tutaj stoję o tak. Bo tu mam taki przelot klientów i w ogóle. No i tu jest wąsko, więc tu bardziej dosunęłam do szyby. I dzięki temu mam też tak fajnie, inaczej niż zwykle. Porozkładałam sobie wszystko. Tam z tyłu jedynie torebki papierowe schowałam i dokumenty. Ja tutaj sobie rozłożyłam po prostu wieszak. Na walizkę położyłam obrus i rozłożyłam też tutaj parę szoperek, podusie, tutaj dałam podusie na okno. No i a tam z tyłu są moje prywatne rzeczy, jak widzicie. Myślę, że to się fajnie dość prezentuje, widać co to jest, myślę. Tak jakoś więcej miejsca mi się wydaje, mimo że mam dużo mniejszy stół niż zazwyczaj, bo on jest dużo węższy. On na długość jest tak jak te właśnie kiermaszowe, ale on jest dużo węższy i bałam się, że ja tego wszystkiego nie pomieszczę, ale fajnie wymyśliłam z tą walizką i tak jakoś to wszystko ogarnęłam, że myślę, że będzie fajnie. Pogodę mamy przepiękną, więc ja nie wiem, czy będzie dużo ludzi, czy mało. Tak jak mówię, wystawców jest niewielu, więc też konkurencja jakby nie była mniejsza, choć ja lubię, jak jest dużo, bo zawsze jest coś fajnego, coś się dzieje. Nie patrzę to jako na konkurencję, no ale zobaczymy, przetestujemy w nowych warunkach, jak ta praca będzie przebiegała. No i co? No i tyle. Ja się teraz już wyłączam, zajmę się w końcu pracą i do zobaczenia w następnym nagraniu.